wstydzić swoich wyznawców. Gdy to narodzenie dokonało się w moim sercu, bym powiedział: tak, Jezu, cieszę się, że się narodziłeś. Jesteś dla mnie najważniejszy. Ty jesteś dla mnie światłością. Bez Ciebie jestem ślepy. Nie wiem, co robić. Jestem głupi. Pomóż mi. Ty umarłeś za mnie na krzyżu. Prowadź mnie. Maryjo, bądź moją matką, królową. Naucz mnie służyć. Naucz mnie słuchać. Życzę Wam właśnie z całego serca. Wasze rodziny były święte. Józef, Maryja, Pan Jezus. Abyśmy my wszyscy byli konkretni. Bo wszędzie niestety w tych czasach obecnych wydaje nam się, że chrześcijanie są w mniejszości. Wszędzie popluwane są nasze przekonania, nasza religia. Popluwany jest Jezus, Maryja, a my nawet nie potrafimy powiedzieć, że się nie zgadzamy z tym. Ale nie potrafimy się przeżegnać przed posiłkiem, bo się wstydzimy, kiedy idziemy koło kościoła albo w pracy. Boimy się powiedzieć, że chodzimy do kościoła, bo to jest obciach. Cóż to jest ta wiara? Cóż to jest to święto? Jezus jest konkretną osobą, do której możemy przyjść i dotknąć. Tutaj, w tej świątyni, w komunii świętej, możemy przyjąć Jezusa. Możemy prosić: Jezu, pomóż mi. Jestem słaby. Pochylcie mnie w naszej rodzinie świętej za cierpliwość. Zobaczymy Was, żebyście zobaczyli, że to jest prawda. I to nie jest teatr. Teatr i Kościół są zupełnie dwie odległe od siebie rzeczy. W teatrze ubiera się maski, a w Kościele próbujemy te maski ściągać. Próbujemy, idąc do spowiedzi, mówić: nie, Panie Boże, jestem super. Panie Boże, jestem słaby. Jestem grzeszny. Bez Ciebie nie potrafię nic mądrego pomyśleć. Chciałbym, abyśmy właśnie w czasie tych świąt zdjęli maski, nawet zapłakali nad swoją głupotą i powiedzieli: Jezu, mamy, jesteś małym dzieciątkiem, prowadź mnie, bądź dla mnie przewodnikiem, bądź moim mistrzem, bo się zagubiłem w tym świecie pełnym satanistów, ateistów. Zagubiłem się. Słyszę ze wszystkich stron co innego niż Ewangelię i nie potrafię wybrać Ciebie. To jest trudny wybór, bo to jest o